Uwaga! Ten film może zawierać treści polityczne, za co Was bardzo serdecznie przepraszam, ale chcę Wam pokazać konferencje prasowe takie, jakie są. Warszawska średnica 2050. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy briefing prasowy połączony z podpisaniem umowy na ważną inwestycję, głównie też z perspektywy mieszkańców Pragi. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Andrzej Bittel, sekretarz stanu Ministerstwo Infrastruktury. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, szanowny panie burmistrzu, szanowni panowie prezesi, panie dyrektorze. Chcieliśmy dzisiaj poinformować o tym, że za chwilę zostanie podpisana umowa, której podstawowym celem kolejowym jest przebudowa urządzeń sterowania ruchem pomiędzy Warszawą Wileńską a Warszawą Wileńską Marki. Po to, aby te urządzenia były jak najwyższej generacji, jak najbardziej funkcjonalne, jak najbardziej bezpieczne, zapewniające wszystkie możliwe standardy bezpieczeństwa w tym zakresie. I to jest jakby główny cel tego projektu, ale przy okazji tego projektu będą zrealizowane prace na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych. W ulicy Naczelnikowskiej powstanie chodnik zabezpieczony urządzeniami sterowania ruchem, dzięki któremu ci, którzy się udają od strony Szmulek na Targówek w stronę przystanku autobusowego na ulicy Piotra Skargi, no nie będą musieli legalną drogą pokonywać dwóch kładek i dopiero się dostać na przystanek, tylko przy pomocy chodnika, które mam nadzieję dobuduje miasto stołeczne Warszawa, będzie można już tutaj jakby w prosty sposób legalnie się przemieścić. Na drugim zaś przejeździe kolejowym w ulicy Kosmatki zostanie zbudowane doświetlenie Kosmowskiej, tak? Kosmowskiej, nie Kosmatka w Wawrze. W ulicy Kosmowskiej, przepraszam bardzo, zostanie dobudowany monitoring, oraz poprawione oświetlenie tego przejazdu kolejowo-drogowego. Ja się bardzo cieszę, że możemy przy okazji realizacji inwestycji kolejowych, inwestycji w bezpieczeństwo kolejowe, również podejmować działania, które, dzięki którym mieszkańcy Warszawy, dzielnicy Targówek, dzielnicy Praga będą lepiej i bezpieczniej się mogli komunikować w tym pięknym rejonie miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo za to, że taka inicjatywa została podjęta i możemy realizować tego typu działania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę teraz o zabranie głosu posła na Sejm, pan Paweł Lisiecki. Panie ministrze, panie prezesie, szanowni Państwo, w tym miejscu rzeczywiście dosyć często wiele osób próbuje przejść na drugą stronę. Jest tutaj w pobliżu centrum małe handlowe, jest miejsce tutaj, w którym ta komunikacja się odbywa. Jest też kładka, która od wielu, wielu lat funkcjonuje. Natomiast dla wielu osób przejście na drugą stronę, torów jest poprzez tą kładkę bardzo dużym problemem. Zwracali na to uwagę mieszkańcy, zwracali również społecznicy. Stąd bardzo dobrze, że Polskie Koleje Państwowe PLK, PKP PLK wyszło z taką inicjatywą, że przy okazji innych inwestycji dojdzie do tego, że na poziomie zero będzie bezpieczne przejście przez tory kolejowe. Liczę tutaj na dobrą współpracę Miasta Stołecznego Warszawy oraz PKP PLK. Liczę na to, że w miarę szybko to rozwiązanie zostanie wdrożone. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu burmistrza dzielnicy Praga Północ, pan Jacek Jerzewski. Szanowni Państwo, panie pośle, panie ministrze, panowie prezesi. Ja bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców Pragi. Pan poseł dużo powiedział, tutaj pan poseł bardzo dobrze zna Pragę. Rzeczywiście mieszkańcy korzystają często, nawet do kilkuset osób potrafi przechodzić dziennie tędy. I zdarzały się w ciągu tych poprzednich lat bardzo groźne wypadki, łącznie ze śmiertelnymi. Także ja przyszedłem tu Państwu podziękować. Bardzo dziękuję spółce, że przy okazji swoich dużych projektów realizuje też coś dla mieszkańców, dla miasta, dla naszej dzielnicy. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę też na to, że to będzie przejście przyjazne dla osób niepełnosprawnych, no bo to, co mamy za plecami, niestety takie nie jest. Więc bardzo się cieszę, że zyskamy bezpieczne przejście, bo te tory dzielą nam Pragę na pół. Teraz ten podział będzie troszkę mniejszy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu prezesa zarządu Polskich Linii Kolejowych SA, pan Ireneusz Merchel. Szanowny panie ministrze, panie pośle, panie burmistrzu, wszyscy obecni. Polskie Linie Kolejowe, realizując duże programy inwestycyjne, dbają o te inwestycje w mniejszym zakresie, ale jakże ważne dla społeczeństwa lokalnego. Między innymi jako społeczeństwem lokalnym jest Warszawa, mieszkańcy Warszawa-Praga czy Targówka. Dzisiejsza umowa podpisana o wartości 1 800 000 zł. Ona jest związana z przebudową przejazdu przy ulicy Naczelnikowskiej, ale jest również związana z przebudową całego systemu sterowania, włączenia stacji Warszawa-Wileńska-Marki do Warszawy-Wileńskiej, wykonanie monitoringu dodatkowego oświetlenia na przejeździe na ulicy Słomińskiej. Te wszystkie prace powodują zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego, czy to w ruchu kolejowym, czy w drogowym. Pan minister Andrzej Bittel, który jest pełnomocnikiem rządu do przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, wspiera nasze działania jako spółki i wydaje mi się, że takich setki lokalizacji w skali kraju realizujemy. Kilka miesięcy wykonawca ten przejazd łącznie z budową dodatkowych zapór, rogatek wykona. Cały system sterowania zostanie zakończony do końca roku 2025. I myślę, że wykonawca ten koniec 2025 roku określamy jako taki najpóźniejszy termin, a wykonawca doświadczony, polska firma, wykona to znacznie wcześniej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, a zatem przystępujemy teraz do podpisania umowy na realizację zadania przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach Warszawa-Wileńska-Marki, Warszawa-Wileńska w ramach projektu Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów, etap drugi. Umowę podpisują Piotr Siemianowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych Polskie Linie Kolejowe SA oraz Artur Marcinkiewicz, prezes zarządu Komut Radom SA. Zapraszam do podpisu i zapraszam panów również na tył. Szanowni Państwo, umowa została podpisana. Brawa. Zapraszamy jeszcze do zdjęcia pamiątkowego po tym wydarzeniu. Bardzo prosimy o wyeksponowanie umów. Teraz jest ten czas, kiedy można zrobić zdjęcie.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, na tym kończymy tę oficjalną część naszego spotkania i pozostajemy do Państwa dyspozycji do rozmów indywidualnych. Bardzo dziękujemy.